Gdy mózg drapieżnika przełącza się w tryb ataku, nie liczy się nic. Nie istnieje ból, nie istnieje strach. Mimo upadku z tak dużej wysokości na skały, oba zwierzęta wciąż żyją. Jeszcze dziwniejsze jest to, że nadal walczą. Pantera wciąż trzyma w szczękach swoją ofiarę. Ich ciała koziołkują, czaszki, kości trzaskają o skały, ale pantera nie ustępuje. Tak naprawdę oba zwierzęta walczą o życie, bo brak pożywienia dla drapieżnika również może mieć skutek śmiertelny. Stąd ta determinacja. Zobaczmy to jeszcze raz w zwolnionym tempie. Czy natura nie jest fascynująca?